25 marca wspominamy błogosławionego Pawła Januszewskiego, prezbitera i męczennika. Paweł urodził się 11 czerwca 1907 roku w miejscowości Krajenki koło Tucholi w województwie kujawsko-pomorskim. Szkołę podstawową ukończył w Gręblinie. Naukę kontynuował w palotyńskim gimnazjum w Sucharach. Tam ukończył tylko dwie klasy, gdyż na dalszą naukę nie pozwalała mu bieda. Rok uczyła go indywidualnie jego siostra, która była nauczycielką. Czwartą klasę ukończył w Pawlikowicach, w szkole prowadzonej przez księży Michalitów. Później Paweł zamieszkał w Krakowie, tam pracował, a wieczorami przygotowywał się do egzaminu maturalnego. Po maturze w wieku 20 lat wstąpił do zakonu ojców karmelitów. W zakonie otrzymał imię Hilary. Studia przygotowujące go do kapłaństwa rozpoczął w Krakowie, a kontynuował w Rzymie. Był cichy, skromny, skupiony, nie narzucał się innym. Święcenie kapłańskie przyjął w 1934 roku w Rzymie. Otrzymał też nagrodę dla najwybitniejszych studentów Rzymskiej Akademii Świętego Tomasza. Po powrocie do Krakowa w 1935 roku wykładał historię Kościoła i teologię dogmatyczną w seminarium duchownym. W grudniu 1939 roku został przełożonym klasztoru krakowskiego. Sam dla siebie był wymagający i surowy, ale był wrażliwy na ludzkie problemy. Jak tylko mógł, pomagał ludziom, których wojna wygnała z rodzinnych domów i wpędziła w biedę. 4 grudnia 1940 roku żołnierze niemieccy aresztowali kilku zakonników. Ojca Hilarego nie było wtedy w klasztorze. Jako przełożony sam zgłosił się na posterunek gestapo. Wtedy uwolniono ojca Jana Konopę. Ojciec Hilary najpierw był przetrzymywany w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie, potem przewieziony do obozu w Sachsenhausen i ostatecznie do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam otrzymał numer 27648. Tak jak inni więźniowie, ciężko pracował, był wycieńczony, poniewierany, upokarzany, ale był dobry, uczynny i nikomu nie odmówił pomocy. Potrafił pocieszać i dawać nadzieję. Współwięźniowie przychodzili do niego nie tylko po dobre słowo, ale też żeby wspólnie się modlić. Gdy w obozie wybuchła epidemia tyfusu plamistego, ojciec Hilary dobrowolnie zgłosił się do pomocy chorym. Podjął świadomą decyzję, a współwięźniowie zapamiętali jego słowa. Tutaj jesteśmy niepotrzebni, a decyzję podejmuje w pełni świadomości ofiary z własnego życia. Ja już stamtąd nie wrócę, ale tam nas potrzebują. Chorym posługiwał przez 21 dni, aż sam zaraził się i zmarł 25 marca 1945 roku. Miał niespełna 38 lat. Ojciec Hilary został beatyfikowany w Warszawie 13 czerwca 1999 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Hilarego, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.